poprzednim filmie 15 moich widzów konkurowało o pewną nagrodę, a całość wygrał Rafał. Ale co on tak naprawdę wygrał? Bo tego wam jeszcze nie powiedziałem. Naszym zadaniem będzie udanie się do Paryża. Po to, żeby pod wieżą Eiffla zjeść nowe lody ekipy. Lody kupicie w większości sklepów w Polsce, ale w Paryżu może być malutki problem, dlatego... To jest takie specjalne pudełko styropianowe, gdzie w środku jest suchy lód, który ma bardzo, bardzo niską temperaturę, no i dzięki temu te lody przetrwają po prostu podróż. Czas na spotkanie z Rafałem, czyli zwycięzcą z poprzedniego odcinka. Siemanko. Siemanko. Lecimy samolotem. Kurde. A ty lecisz pierwszy raz? Pierwszy raz, nigdy nie leciałem. Ale jakie emocje, powiedz? Taki lekki stresik. Masz coś? Miałem chorobę lokomocyjną. Nie wiadomo, czy się nie zżygam na ciebie. Ja latam cały czas, to na przykład dla mnie to wiesz, to jest w ogóle nic po prostu, totalnie nic. Ale stary, widzę, że włosy kurde zielone. No i teraz wsiadamy do autobusu i jedziemy do Paryża. I lecimy do Paryża. Jedziemy, to autobus. Tak myślałem właśnie, że tu szukują na tym YouTubie. Miał być samolot, jest autobus. Kurde, ale tak w sumie jak o tym pomyślałem, teraz to jest mega mocne, stary. My lecimy do Paryża. Po to, żeby zjeść loda pod wieżą Eiffla. A to jest pierwsza reakcja Rafała na samolot. Nigdy tak blisko samolotu nie byłem. No i popatrz, kurde. A wirnik mnie nie wciągnął. Dwa silniki. Mama, kochałem cię. No dobra, pociągniemy za to. Nie pociągaj, żeśmy dolecieli. W samolocie od razu zasnąłem, a po chwili doleciliśmy do kraju, w którym... Chocolatio, José. Witamy we Francji. Ale musimy jeszcze dojechać do Paryża. Zaczęliśmy od autobusu, później chwilę pociągiem. Było nawet spoko, nie kłamie, ale udało się i wreszcie jesteśmy w Paryżu. A tam poszliśmy na tradycyjnego ślimaka. To jest stary wdupcał ślimaka, to jest dobre. To ślimak, to jest eleganckie, drogie, porządne danie. Słuchajcie, za 6 ślimaków zapłaciłem 65 zł. Ja widziałem na zdjęciu, że one właśnie są jakieś takie w jakimś sosie, z jakimś czymś, no ciekawy jestem. I... Zielone, bo już podgniły. Dobra, czekamy na ślimaki i jemy, po dwa na głowę. Dostaliśmy coś takiego. To są chusteczki do rąk, no a to jest jakieś dziwne urządzenie chyba do jedzenia ślimaka. Wyglądały one mało apetycznie, ale... Bardzo ładnie pachnie, weź pomochaj. Ej, no fajnie, takim przysmażonym. Totalnie pysznie. Ty w tym momencie zasubskrybuj mój kanał, aby nic nie pominąć, a my już robimy... Wielki test ślimaka. Wygląda to w ten sposób. Dobra, lecimy. Ej, to jest bardzo dobre! Wychodzi, jest. Stop! Wiecie, co powiedział Rafał na lotnisku? Dziewczyna mi powiedziała tak, jak zjesz ślimaka, mówię, to tydzień się nie całujemy, nic. Nie czuć, że to jest ślimak. Nie, w ogóle. Taki? Grzyby, do grzybu. To jest jak grzyb. Grzyby. Pamiętajcie, że naszym głównym celem było zjedzenie lodów chmurki i burzy pod wieżą Eiffla. Były one cały czas schowane w styropianie z suchym lodem w środku. My zwiedzaliśmy Paryż, ale z tyłu głowy ciągle miałem to, że lody mogą się roztopić, a to zepsułoby nam cały odcinek. Przed nami Louvre. To jest w ogóle jedno z największych muzeów na całym świecie. Kto nie słyszał o Louvre? Słuchajcie, to jest tak ikoniczne miejsce. I ostatnie wejście było o 16:30, a godzina jest 18:30, więc 2 godziny przyjdziemy za późno. Potem zjedliśmy bagietkę i udaliśmy się w piękne miejsce, gdzie poznaliśmy starszego pana, który jest... Bangladesz. Bangladesz? Yes. You know Poland. Każdy człowiek ma swoją osobową historię. Okazuje się, że pan jest z Bangladeszu. Przyjechał tu 15 dni temu do córki, która tu mieszka. Był w Kanadzie, był we Włoszech. Król. Beautiful place, yes? Yes. Pani, przed nami ogromne dwa budynki. Pierwszy to Louis Vuitton, a drugi to Dior. Francja to jest naprawdę stolica mody, no. Wyglądało to serio mega fancy i czuć było tam pieniądze. No i mamy bardzo ciekawą rzecz przed nami, czyli Notre Dame. Ej, takie busy zajebiste, dwupiętrowe, kurde. Busy to są wszędzie, to jest... tak. Busy to nie jest nic takiego. No jak nic takiego? To jest Notre Dame, mordo. A nie, na górze jak cabrio. A tu Notre Dame, jakieś tego. What tego? Ale oczywiście postanowiliśmy podejść tam troszeczkę bliżej. Teraz to już bardziej tak trochę paryżowo to wygląda. Słuchajcie, jest to jedna z najbardziej znanych w ogóle katedr świata. Oni to wszystko chyba tam stawiają od nowa, wydaje mi się. Dobra, no generalnie katedra jak katedra, ale Rafał miał ciągle zatkane uszy, więc pokazałem mu, jak je odetkać. Zrób coś tego. Ja bym tak nazwij. Otwórz no i popchaj. Na chwilę puszczę, ale potem gdzieś tam. Tak to uroki samolotu. Czyli ta fasada się nie spaliła,
a spaliło się właśnie tutaj ta wieża, której aktualnie nie ma. 15 kwietnia 2019 roku to się stało. Dwa lata, to trzy lata temu. Cztery, mordo. Cztery? Cztery lata temu. Idziemy dalej, na kolejną atrakcję, chodźcie. Notre Dame, bang. Musimy się śpieszyć, nasze lody topnieją, a przed nami ostatnia atrakcja, jaką jest... Łuk Triumfalny, czyli miejsce, przez które przejeżdżał król, potem tym traktem, cały czas prosto, aż do Luwru, czyli ówczesnego Zamku Królewskiego. Jest to gigantyczne! Stoimy w ogóle na środku skrzyżowania. W ogóle jak to się odbywa, właśnie tu wchodzą na drogę, tu na środek drogi, robią zdjęcia. Słuchajcie, musimy przejść przez to rondo, dzikie, bez pasów. Chodźcie. Nigdy nie spodziewał, że to będzie tak proste. Ja wam powiem, że ten łuk triumfalny, który jest za nami, na mnie osobiście zrobił w ogóle największe wrażenie ze wszystkich tych rzeczy tutaj w Paryżu. Ale na pierwszym miejscu jest ten dwupiętrowy nadal autobus. Zanim jednak udaliśmy się pod wieżę, zahaczyliśmy o Five Guys, czyli sieć fast foodów, która nie jest dostępna niestety w Polsce. Ja nigdy nie jadłem osobiście, ty rozumiem też, oczywiście też nie? Oczywiście tak nie. Za zestaw burger i frytki zapłaciłem 19,30 euro. Ciekawe jest ten zamawiania burgeru, bo tutaj masz po prostu hamburger, bacon, hamburger i cheeseburger, coś takiego. Personalizujesz sobie ten burger według własnych preferencji. I dla mnie to są najlepsze frytki z fast foodu, jakie jadłem. Uważam, że są lepsze niż Maku. A teraz test tego potwora! O, już się pozbawiłem pomidora. O kurde, ej! Burger dobry. Bardzo dobry burger. Burger w Paryżu. Pokażę wam jeszcze, gdzie będziemy spali. To jest pokój Rafała. Ej, no ładnie! Kurde, jaka toaleta, prysznic, kibelek. Umywaleczka elegancko, jakie łoże. Ale to małżeńskie. O! Oficjalny test materacu. Ej, jaki miękki, ja nie przyzwyczajony do tego. W domu na sofie śpię, to... W takich hotelach też się wam materacy, czy nie? Jeżeli chcesz, kochany, ale to... Nie, tak? Rafał! Amatorka. Trzeba to wszystko wydupcyć i tam, gdzie dupa. Pokaż. Ja mam pokazać? Pokaż. No to lecimy. Ale patrz, od razu powiem, że jest tutaj też taka warstwa, że jakby jakaś wydzielina ludzka wyszła, to zatrzyma się na tym, więc to jest dobre. No stary, no co? No to tu gdzieś dupka, nie? Chłopie! Dosyć fresh, nie? Nie no, fresh! Nie no, można spać jak nic. To co, chodźmy do naszego zobaczyć. Idziemy, zobacz. Gdzie się wkłada tego króla? Tu. Co tu? Ej! O! Rafcio! Uiu, Rafcio! Roleta jest. Żadnej rolety nie zasuwamy! Czas na najważniejsze zadanie. Udajemy się pod wieżę, ale najlepsze jest to, co nas tam spotkało. To jest jakaś abstrakcja! Rafał jest motocyklistą. Obaj. Jesteśmy pod wieżą Eiffla. No tak, jesteśmy razem. A tu się odbywa zlot. A tu się odbywa jakiś największy zlot, jaki widziałem w życiu. Te motocykle zrobiły na nas takie wrażenie, że zapomnieliśmy o tym, że przed nami jest wieża Eiffla. Z bliska była serio gigantyczna. Kolosalny. Jak oni to wbudowali? Stary, pomyśl, na złomie by taka warta była. Ty, ciekawe ile. Przyszedł ten wielki moment, tak naprawdę to po co tu przyjechaliśmy? Test kosmiczny, no nie? Przyjechać, żeby zjeść loda w Paryżu. Otwieramy pakunek. Pokaż kotku, co masz w środku. Chłopie! Jakie to zimne! Idealnie przymrożone, nic się nie przytopiły, totalnie nic. Totalnie git, no to co? No i udało nam się wykonać nasze zadanie! Oj, zimne! Ten jest dużo mniej słodszy od tego, tu jest taki bardziej ten czekoladowy. Bardzo fajny, czuć tą wanilię i śmietanę i ten właśnie cukier strzający w tej poleje. Bardzo fajna sprawa. Pole do wieży Eiffla. Jesteś szczęśliwy? No pewnie, stary.